Witajcie. Dzisiaj Was zabiorę na giełdę staroci. Zobaczymy, co tu słychać. Podobno jest to taka większa giełda w rejonie. Zobaczymy, jak to wygląda. Sam jestem ciekawy. Ludzi widać jest trochę. Może być interesująco. Idziemy. Słuchajcie, wszystko tu mamy. Takich typowych staroci jeszcze nie znalazłem. Ale dziada i baby tutaj brakuje tylko, chociaż nawet i dziad i baba będzie. Zabawki, buty, widzicie, dywany, obrazy, maszyny do szycia, świeczniki, lichtarze. Słuchajcie, no po prostu absolutnie wszystko. Książki, szkło, kubeczki, no po prostu wszystko, ale zobaczymy, czy znajdziemy coś ciekawego, co szykuje uwagę. Narzędzia, słuchajcie, garki, butle. Szkło. Doniczki. Fajna brytwanka malutka, ta niebieska. Obrazki, słuchajcie, narzędzia, wszystko tutaj, widzicie, sprzęt nawet jakiś taki stary, głośniki Pioniera, no to są na pewno fajne. Na razie nic takiego, co by można było, co warte byłoby jakiejś tam uwagi specjalnej. Idziemy dalej. To coś podobnego, słuchajcie, jest jak we Wrocławiu na młynie. Który? Zegarek taki z datą. To się zmienia klapki data. Naprawdę wszystko tu jest. A zobacz, co tu jest, Marcin. Co? No. Gwiezdne wojny. Star Wars, Thanos, Kapitan Ameryka. No niektóre rzeczy bardzo ładne. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy tu się opłaca przyjechać, żeby coś kupić.
bo jak na razie to takiego niczego nie znalazłem wartego uwagi. Dużo ciuchów używanych. Butów też jest cała masa. Narzędzia też są naprawdę w dosyć dużym wyborze. Słuchajcie, ciekawostką jest to, że tutaj właściwie nie operuje się gotówką. Więc wszyscy mają tu jakiegoś switcha, czy ja nie wiem jak to się tam nazywa, slicza, no coś tam mają takiego swojego i płaci się telefonem. Trzeba mieć oczywiście konto na czymś takim. Natomiast chyba się przyzwyczaili do tego, że oni tu z gotówką nie funkcjonują. No a niestety to jest jakaś katastrofa. Bo... no nie wiem, po prostu nie rozumiem tego. To jest coś nie tak, nie po naszemu, że tak powiem. Pójdziemy teraz w tą uliczkę. Na budowę szkło, porcelana, butelki. Zabytków jako takowych, takich typowych, fajnych staroci, to naprawdę tutaj jest, można by powiedzieć, na lekarstwo. Ale przejdziemy, bo jeszcze trochę jest do oglądania, zobaczymy. A może coś się trafi ciekawego, o co warto by zapytać. O, Swish to się nazywa, Swish. I wszędzie mają wystawione numery telefonów, bo to się przez telefon, podobno jak u nas blikiem, to tu jest taki Swish. No i się w to bawią. Ładna pogoda, przynajmniej tyle. To, słuchajcie, dużo takich oczywiście gratów, powiem szczerze. Staroci tutaj jest niewiele. Giełda jest za to pokaźna, można powiedzieć, taka naprawdę interesująca. No i co chciałem wam jeszcze powiedzieć o cenach. Przede wszystkim za złotówkę mamy 2 korony. To co mówiłem wcześniej, nie kupuje się tu niczego za gotówkę. To właściwie to są osoby pojedyncze, gdzie coś by mieli ewentualnie za gotówkę, ale tak to wszystko na tym swoim Swishu. Tak ten handel się tutaj odbywa. No i ceny, jeśli chodzi powiedzmy o takie różne rzeczy, ja nie wiem, no chciałbym wam dać tutaj jakiś przykład, ale nie ma jak nawet, nie ma o co zapytać, słuchajcie, żeby coś było takiego wartego uwagi. Tyle, że tym filmem możemy mieć jakieś doświadczenie odnośnie tego, czy warto jechać na takie targowiska, czy też nie warto. No zobaczcie, tutaj są takie rzeczy. Zobaczymy, po ile jest ten dzbanek. How much? 40. Czyli 20 zł w przeliczeniu.
dosyć ładny, interesujący, ale jakoś mnie nie przekonał. Także to typowe targi, takie targowisko, takie można powiedzieć śmieci, jak u nas przywożą tu właśnie stąd i potem jakoś tam ten handelek się odbywa. Czechosłowacja. How much? 20 for one. Tu za 20, słuchajcie. I taki dzbonuszek 10 zł. No to już jest taka oferta dosyć. No ale że nie mam walizki takiej, żeby coś tam zabrać, więc nie kupuję. Co do targowania się, no to niektórzy lubią się targować, niektórzy się potargują, niektórzy się nie chcą targować. Przejdziemy jeszcze tędy, tutaj zobaczymy. Sek to jest skrót od korony szwedzkiej, jakby ktoś nie wiedział. Słyszycie nawet Polaków, tu jest dużo. W ogóle z tego co słyszałem, to tutaj w Sztokholmie jest bardzo duża mniejszość polska, już można właściwie mówić o mniejszości, jest naprawdę dużo Polaków, wszędzie gdzie się nie pójdzie to tam słychać polski język. Jest tutaj jeszcze jedna mniejszość taka dosyć liczna, która jest charakterystyczna, widoczna, ale w tej chwili wam niestety nie jestem w stanie powiedzieć co to jest, po prostu nie pamiętam. Ale o, tak wygląda całe targowisko. Zabawki, jakichś ciekawych zabawek też nie widziałem. No moi drodzy, chyba tyle. Właściwie to tutaj już przeszliśmy całe targowisko. Wiem jak to wygląda. Zobaczymy jeszcze. Jutro może jakaś wycieczka się trafi. Też gdzieś pójdziemy i też coś zobaczymy.
Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.